3 grudnia w hali Mosir odbył się mecz między CKS Jurand-Kano Ilcichanów a HKS Łódź. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Ostatecznie zakończyła się wynikiem 10-9 dla naszych. Nie było wiadomo, kto wygra, gdyż początek nie dawał wyraźnej przewagi żadnej z drużyn. Dopiero w drugiej połowie kibice odetchnęli z ulgą. Nasi chłopcy wysunęli się na prowadzenie i zakończyli mecz 5-bramkową przewagą, wygrywając 27-22. Na temat meczu oraz kolejnych spotkań porozmawialiśmy z trenerem Juranda. W pierwszej połowie żeśmy grali bardzo nerwowo, ale trochę muszę usprawiedliwić chłopców, bo praktycznie od 3 tygodni nie spotkała się cała drużyna na treningu. No i niestety ta gra dzisiaj nasza była bardzo nerwowa w pierwszej połowie. Sami jeszcze żeśmy się jakoś tak nakręcali, ale w drugiej połowie już trochę chłopcy opanowali. Wzmocniliśmy troszeczkę obronę, no i poszło. Bardzo się cieszymy z kolejnego zwycięstwa. Obrona w drugiej połowie. W drugiej połowie, jeśli chodzi o grę w defensywie, no i mądrze zaczęli grać spokojniej w ataku pozycyjnym w drugiej połowie. Zdecydowanie przede wszystkim spokojniej. I to dało taki efekt, że troszeczkę tych bramek zrobiliśmy, ale głównie obrona i te ważne bramki z kontry. Jeszcze jedziemy ostatniej kolejce w niedzielę do Dąbrowy Białostockiej.